Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa w imieniu Instytutu Ciecza Piotra Skargi, magazynu Polonia Christiana oraz portalu ph24.pl na tym wieczorze, który z pewnością okaże się dla nas niezwykle pouczający. Okazją, która nas tu zgromadziła, jest promocja książki pana profesora Roberto De Mattei pod tytułem Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana. Pana profesora w zasadzie przedstawiać nie trzeba. Historię chrześcijaństwa i historię Kościoła na Uniwersytecie w Rzymie. Założyciel i przewodniczący Fundacji Lepanto, czyli Stowarzyszenia Katolików Świeckich w obronie cywilizacji chrześcijańskiej, czyli można powiedzieć pokrewna instytucja do Instytutu Księdza Piotra Skargi. Pan profesor jest również redaktorem naczelnym prestiżowego magazynu Religii Christiane, a także autorem wielu artykułów i publikacji książkowych. Co najmniej kilka z nich, tych z pewnością najważniejszych, opublikowaliśmy w Polsce. Mianowicie Krzyżowiec XX wieku, opowieść o Plinio Korei de Oliveirze, którego pan profesor przyznaje się być uczniem, Dyktatura relatywizmu, Turcja w Europie i, jak powiedziałem, wiele artykułów na łamach prasy katolickiej. Pan profesor zaczyta nas również swoimi artykułami nasz magazyn Polonia Christiana, więc wszystkim czytelnikom z pewnością jest znany, a ja wierzę, większość tutejszego grona stanowią wierni czytelnicy Polonia Christiana. Proszę Państwa, sama książka Sobór Watykański II, historia dotąd nieopowiedziana, no niezwykle aktualny, niezwykle dobrze dobrany tytuł. Historia dotąd nieopowiedziana. O Soborze Watykańskim II wydaje się, że wiemy wszystko, a praktycznie nie wiemy zupełnie nic. Sobór Watykański II, jak to niedawno powiedział emerytowany Ojciec Święty, Boże drogi, ja nie przypuszczałem, że ja kiedykolwiek dożyję takiego dnia, kiedy będę musiał, kiedy przez moje słowa, przez moje usta przejdą takie słowa. W każdym bądź razie były papież, kiedy jeszcze pełnił tę funkcję, nazwał Sobór Watykański II Soborem Medialnym. Trudno o trafniejszą nazwę. Wszyscy znamy medialną historię Soboru, troszeczkę apologetyzowaną, troszeczkę beletryzowaną, a tak naprawdę o samym wydarzeniu wiemy bardzo niewiele. Publikacje na temat Soboru Watykańskiego II w języku polskim można policzyć na palcach, no powiedzmy dwóch rąk. Proszę Państwa, bardzo często w rozmaitych debatach, w rozmaitych wystąpieniach publicznych, dyskusjach, ci, którzy, że użyję takiej metafory, może, którzy mają najbardziej, których usta najsilniej ociekają Soborem, wydają się nie znać jego dokumentów. Wydaje się, że nie przeczytali dokumentów soborowych od deski do deski. Proszę Państwa, mamy okazję dowiedzieć się fascynującej historii, bo za drzwiami Aury Soborowej działy się fascynujące rzeczy. Działy się rzeczy, o których warto wiedzieć, ponieważ skutki tych obrad dotykają nas dzisiaj, po półwieczu. Ta sytuacja, którą tak trudno było mi powiedzieć kilkanaście sekund temu, emerytowany Ojciec Święty, to wydaje się również owocem tamtego soboru, który rozpoczął się przed półwieczem, a skutki jego trwają do dzisiaj. Oddajemy głos panu profesorowi.
Thank you very much. This is clear my voice. Perhaps it's better now. I thank you very much for inviting me to this convention and for giving me the opportunity to present to you some considerations of historical nature concerning the Second Vatican Council. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na tę konferencję i za możliwość przedstawienia rozważań natury historycznej w kontekście Soboru Watykańskiego II. Vatican II is not a document, it is first of all an event. Sobór Watykański II to przede wszystkim wydarzenie. And from the historical perspective, Vatican Council II is a whole which includes its spirit and its documents, what happened in the Council Hall and the cultural and media atmosphere in which its discussions unfolded. Z perspektywy historycznej Sobór Watykański II stanowi całość, która obejmuje jego ducha i jego dokumenty, zarówno to, co działo się na sali obrad soborowych, jak i atmosferę kulturową i medialną, w jakiej odbywały się te dyskusje. It includes its roots and its consequences, its intentions and its result. It is an event. Obejmuje swoje korzenie i konsekwencje, zamiary i skutki. Jest wydarzeniem. Perhaps you know this sentence. Ideas have consequences. Być może znacie Państwo to zdanie, idee mają konsekwencje. Ideas inevitably have factual, concrete consequences. Behind every historical event there is an idea. Idee w nieunikniony sposób prowadzą do faktycznych skutków. Za każdym wydarzeniem historycznym stoi idea. But the opposite is also true. Events have consequences too. Facts change ideas, just as ideas generate events. Jednakże prawdziwa jest również odwrotność tego twierdzenia. Również wydarzenia mają konsekwencje. Fakty zmieniają ideę, podobnie jak idee tworzą wydarzenia. One recent topical example is the decision by Benedict XVI to renounce the papacy. Aktualnym przykładem jest decyzja Benedykta XVI o rezygnacji z urzędu papieskiego. This is not an idea, this is an event. But this event is destined to produce consequences in the realm of ideas, beyond those which the Pope himself intended. Nie jest to idea, jest to wydarzenie. I to wydarzenie z pewnością przyniesie w dziedzinie idei konsekwencje większe, niż sam papież przewidywał. The same was true of the Second Vatican Council. Podobnie prawdziwe jest to twierdzenie w przypadku Soboru Watykańskiego II. The same Pope Benedict XVI, in the last speech which delivered to the clergy of Rome on the 14th of February, identified the origins of the religious crisis of our time in the virtual council which, he said, has superimposed itself over Vatican II. Nie jest zbiegiem okoliczności, że ostatnie przemówienie wygłoszone przez papieża do rzymskiego duchowieństwa, będące zarówno manifestem, jak i retrospekcją, wskazywało na wirtualny sobór, który, jak powiedział Ojciec Święty, nałożył się na Vaticanum Secundum jako na przyczynę obecnego kryzysu religijnego. This council of media, according to Benedict XVI, was almost
both the council apart and the world perceive the council through the media. Ów sobór mediów, zdaniem Benedykta XVI, był niemal sam dla siebie, a świat postrzegał sobór poprzez środki przekazu. Thus, the council that reached the people with immediate effect was that of the media, and not that of the fathers, says the Pope. Tak więc tym soborem, który skutecznie docierał do ludzi, był sobór mediów, a nie sobór ojców soborowych. And according to Benedict XVI, therefore, this was the virtual council was the dominant one, the more effective one, and it created so many disasters, so many problems, so much suffering. Seminaries closed, convents closed, banal liturgy. Ten sam papież kontynuuje. Był on więc tym dominującym, bardziej skutecznym i spowodował tak wiele klęsk, problemów, nieszczęść, jak zamknięte seminaria, klasztory, banalizacja liturgii. But in the age of social communication, in which what is true is what is communicated, this virtual council was, however, no less real than the one which took place within St. Peter's Basilica. W epoce społecznej komunikacji, w której prawdziwe jest to, co jest komunikowane, ów sobór wirtualny był jednakże nie mniej realny niż ten odbywający się w Bazylice Świętego Piotra. And also because Vatican II wanted to be a pastoral council which entrusted its message to new instruments of expression. Również dlatego, że Sobór Watykański II chciał być przede wszystkim soborem pastoralnym i zawierzył szczególnie przekaz mediom. Today, more than then, the mass media are able not only to represent reality, but also to determine it, thanks to their force and their power of suggestion. Dziś bardziej niż wówczas media, mass media są w stanie nie tylko przedstawiać rzeczywistość, ale dzięki swojemu wpływowi i sile sugestii determinować ją. Benedict XVI has frequently spoken of this, emphasizing the media's power to manipulate. Benedykt XVI często o tym mówił, podkreślając zdolność mediów do manipulacji. A historic act, like his decision to renounce the papacy, is inevitably destined to become a media event. Akt historyczny, jakim jest jego rezygnacja z urzędu, w nieunikniony sposób musiał się stać wydarzeniem medialnym. And what other image can be transmitted than that of a man and an institution deprived of the strength to fight advancing evil? Jakiż inny obraz miałby być przedstawiony w środkach przekazu niż obraz instytucji i człowieka, który opadł z sił do walki z nacierającym złem? So I am speaking not as a theologian, but as an historian. Ja zatem mówię tutaj nie jako teolog, ale historyk. And from an historical point of view, is very important the speech in which John the 23rd opened the Council Vatican II. Z historycznego punktu widzenia bardzo ważne jest przemówienie Jana 23, który w tym przemówieniu otwierał Sobór Watykański II. In the address Gaudete Mater Ecclesia, with which the Pope opened Vatican II on October the 11th, 1962, he explains that the relation between the Church and the modern world
was the purpose for which he had convoked the council. Bardzo przepraszam, jest po prostu pewna rozbieżność w tekstach. Ta optymistyczna wizja własnych czasów to powracający motyw mowy, którą Jan 23, 11 października 1962 roku zainaugurował Vaticanum Secundum. Papież wyjaśnia, że celem, dla którego sobór został zwołany, jest zajęcie się relacją między Kościołem a światem doczesnym. Those who call into question this ironic and optimistic spirit were described by the Pope as prophets of gloom. Ci, którzy owego ironicznego i optymistycznego ducha zakwestionowali, zostali określeni przez papieża mianem proroków niedoli. We feel, John the 23rd declares, we must disagree with those prophets of gloom who are always forecasting disaster, as though the end of the world was at hand. Nam zaś wydaje się, stwierdza Jan 23, że nie należy zgadzać się z tymi prorokami niedoli, którzy występują jako zwiastuny wydarzeń zawsze nieszczęśliwych i jakby zapowiadających koniec świata. What was changing was not the doctrine, but the way in which it was presented. Co się zmieniało, nie było doktryną, ale zmieniał się sposób prezentacji. For this reason, John the 23rd wanted a pastoral council devoted to aggiornamento, updating. Dlatego Jan 23 chciał zwołać sobór duszpasterski poświęcony aggiornamento, uwspółcześnieniu. The pastoral approach was one consequence of the change in the church's historical evaluation of the modern world. Podejście pastoralne było jedną z konsekwencji zmiany w historycznej ocenie nowoczesności przez Kościół. The church was changing her language because her judgment on the world had changed. Kościół zmieniał używany przez siebie język, ponieważ zmieniała się jego opinia na temat świata. And in Paul VI, a pessimist by temperament, the optimistic psychological disposition of John the 23rd became a consistent philosophy of history. To, co u Jana 23 było optymistycznym nastawieniem psychologicznym, dla Pawła VI pesymisty z natury stało się spójną filozofią, która była zakorzeniona w integralnym humanizmie Maltaina. Pope Montini set forth this philosophy of history above all in his address on December 7, 1965, at the conclusion of Vatican II, in which he recalled that in the council an encounter had taken place between the religion of the God who became man and the religion of man who makes himself God, without the two religions coming into conflict.
Papież Montini wyłożył swoją filozofię historii nie tylko w swoim przemówieniu na otwarcie drugiej sesji Soboru 29 września 1963 roku, ale przede wszystkim w swoim przemówieniu na zamknięcie Soboru, wygłoszonym 7 grudnia 1965 roku, w którym przypominał, że na Soborze miało miejsce spotkanie religii Boga, który stał się człowiekiem, z religią, bo jest taka, człowieka, który czyni siebie Bogiem bez wywoływania wzajemnego konfliktu między nimi. None of these addresses by John the 23rd and Paul the 6th can be listed among the 16 constitutions, declarations and decrees that make up the so-called Conciliar Magisterium. But they, more than the official documents, provided the key, or if you prefer, the paradigm to the Council, which can be summed up in the expression of Paul VI, boundless sympathy for the world. Ani jedno, ani drugie przemówienie nie może zostać zaliczone do 16 konstytucji, deklaracji i dekretów składających się na tak zwane magisterium soborowe. Ale to one bardziej niż dokumenty oficjalne stanowią klucz, czy też, jeśli wolicie, paradygmat Soboru, który można ująć w tym wyrażeniu Pawła VI: bezgraniczna przychylność dla świata. And how does the Church accomplish his step forward, this boundless sympathy for the world? Through a pastoral approach, which in the which is the transformation of her language and thereby of her mentality, of her way of being and thinking. Jak Kościół dokonuje tego kroku naprzód wyrażonego w słowie aggiornamento? Poprzez podejście duszpasterskie, a więc przemieniając język, a w ten sposób i mentalność, sposób myślenia oraz sposób bycia. Preceding ecumenical councils, the form was always dogmatic and normative, without that excluding pastoral concerns. Neither the Council of Trent nor Vatican I was deprived of a pastoral dimension. Forma wszystkich poprzednich 20 soborów powszechnych była dogmatyczna i normatywna, co nie wyłączało aspektów duszpasterskich. Nie był tego wymiaru pozbawiony ani Sobór Trydencki, ani Sobór Watykański I. W przypadku zaś Watykanum II element duszpasterski nie był jedynie faktem, innymi słowy, naturalnym objaśnieniem dogmatycznej treści odpowiednio dostosowanym do danego czasu, jak zawsze. In Vatican II the pastoral element was not just a fact. In other words, the natural explanation of the Council's dogmatic content in ways adapted to the times, as it always had been. The pastoral element was instead raised to the status of a principle, an alternative to the dogmatic element, implying the priority of the former over the latter. Element duszpasterski został podniesiony do statusu podstawy, alternatywy elementu dogmatycznego w sposób sugerujący jego pierwszeństwo. The pastoral dimension, which per se is accidental or secondary with respect to the doctrinal dimension, became in fact the priority. Zatem wymiar duszpasterski stał się priorytetem. But changed the language to express oneself in terms different from those of the past means to carry out a cultural transformation that it is deeper than it may seem. Jednakże zmiana językowa zakłada o wiele większe zmiany niż te, które mogłoby się wydawać. The way in which one presents oneself, the style in which one expresses oneself, reveals a way of being and of thinking. Styl, czy język, w jakim się wyrażamy,
odkrywa nasz sposób bycia, nasz sposób myślenia. I give you an example, the example of the head. For example, declaring that hell is empty, something that council did not do, is certainly reckless, if not an heretical proposition. Możemy podać rozmaite przykłady. Głoszenie pustego piekła, czego sobór nie uczynił, jest z pewnością propozycją nierozważną, o ile nie heretycką. Omitting or limiting as much as possible any reference to hell, as the council did, does not formulate any erroneous proposition, but constitutes an omission that paved the way for an event more serious error than an empty hell. The idea that hell does not exist because it is not spoken about in something ignored is as though non-existent. Usunięcie bądź jak najsurowsze ograniczenie wszelkich odniesień do piekła, co uczynił Sobór, nie stanowi formułowania żadnych błędnych propozycji. Jest jednak zaniedbaniem prowadzącym do błędu poważniejszego niż błąd pustego piekła. Pomysłu, że piekło nie istnieje, bo się o nim nie mówi, bo jest ignorowane jak coś, czego nie ma. During the years of the council and those that followed, there were many theologians, from Hans Küng to Karl Rahner, from Hans Urs von Balthasar to Edward Schillebeck, who reduced hell to a mythological description or, while considering its reality, considered it empty. W latach Soboru i w latach kolejnych wielu teologów od Hansa Kunga po Karla Rahnera, od Hansa Ursa von Balthasara po Edwarda Schillebecka redukowało piekło do mitologicznego opisu lub, uznając jego realność, uznawało za puste. The negation of the resizing of hell was, moreover, the result of an idea implicit in Gaudium Mater Ecclesia, which claimed at the present time the spouse of Christ prefers to use the medicine of mercy rather than to take up the arms of severity. Negacja czy też zmiana znaczenia piekła była również efektem idei ukrytej w Gaudium Mater Ecclesia, gdzie stwierdzono, obecnie oblubienica Chrystusa woli podawać raczej lekarstwo miłosierdzia, niż chwytać za broń surowości. But there is an even more momentous example of omission, that of communism. Jest jeszcze bardziej brzemienny w skutki przykład. Chodzi o komunizm. Communism was the criminal idea par excellence of the 20th century. Komunizm był kryminalną ideą wieku XX par excellence. Until the Second Vatican Council, the magisterium of the Catholic Church had spoken out repeatedly against communism in words of clear condemnation. Do Soboru Watykańskiego II Magisterium Kościoła Katolickiego jasno wyrażało swoje potępienie pod adresem komunizmu. The sessions of the council would have been the perfect place to start a trial against communism similar to the Nuremberg trial against Nazism. Sesja Soboru Watykańskiego byłaby doskonałym miejscem, aby rozpocząć proces zbliżony do procesu norymberskiego przeciwko nazistom. Not a criminal trial, penal trial, but a cultural, a religious and moral trial by victims confronting their persecutors. Nie procesu kryminalnego i nawet nie procesu ex post zwycięzców nad pokonanymi jak w Norymberdze, ale procesu w wymiarze kulturowym i moralnym, przeprowadzonym przez ofiary przeciw prześladowcom, tak jak rozpoczęli to czynić tzw. dysydenci.
but the progressive minority of the Council Fathers demanded a dialogical approach open to the modern world, of which communism, they thought, communism was the ultimate expression. Jednakże postępowa mniejszość ojców soborowych była przeciwnego zdania. And a petition to condemn communism presented on October 9, 1965 by 454 Council Fathers from 86 different countries was not even sent to the commission that were working on this scheme, causing an enormous scandal. Jednakże petycja o potępienie komunizmu przedstawiona 9 października 1965 roku przez 454 ojców soborowych z 86 krajów nie odesłana nawet została do komisji pracujących nad schematami, co wywołało ogromny skandal. Kardynał Oddi in his memoirs defined this a disconcerting fact. He writes, an assembly that had been called in order to discuss problems of the church in the modern world did not have the courage to condemn communism, the great adversary of the faith then. History will judge us, I am sure of that. End of the quotation. Kardynał Oddi said that it was a disconcerting fact. Kardynał Oddi opisał to jako coś niepokojącego. Zgromadzenie zwołane w celu omówienia problemów Kościoła w świecie współczesnym nie miało odwagi potępić komunizmu, ówcześnie wielkiego wroga wiary. Jestem pewien, mówi kardynał Oddi, że historia nas za to osądzi. The Constitution Gaudium et Spes, which was the 16th and the last document promulgated by Second Vatican Council, tried to be a completely new description of the relations between the Church and the world. Konstytucja Gaudium et Spes, będąca 16. i ostatnim dokumentem promulgowanym przez Sobór Watykański II, miała stanowić zupełnie nowy opis stosunków Kościoła ze światem. But it lacked any sort of condemnation of communism whatsoever. Jednakże brakowało w niej zgoła jakiegokolwiek potępienia komunizmu. And in this period saw the rise of the Ostpolitik, the Vatican's policy of openness to the communist countries of the East, which was symbolized by then Monsignor Agostino Casaroli. Również w tym czasie rodzi się Ostpolitik, watykańska polityka otwartości na komunistyczne kraje wschodu, której symbolem jest postać Monsignora Agostino Casaroli. The architects of the Vatican Ostpolitik were convinced that there was no sense fighting communism. Architekci Soboru Watykańskiego II byli przekonani, że nie ma sensu walczyć z komunizmem. Today, however, we must ask, were the prophets, those who, like the architects of the Ostpolitik, maintained that it was necessary to reach a compromise with Soviet Russia, because communism interpreted the humanity's anxieties about justice and would bring the project of modernity to its completion? Obecnie jednakże musimy zadać pytanie, czy prorokami byli ci, którzy jak architekci Ostpolitik utrzymywali, że konieczne jest zawarcie kompromisu z Rosją sowiecką, ponieważ komunizm wyraża ludzkie pragnienia sprawiedliwości i ponieważ doprowadzi współczesność do jej pełni? Or were prophets those who at the council denounced the brutal oppression of the communism and called for a solemn condemnation of it?
czy też prawdziwymi prorokami byli ci wszyscy, którzy na soborze mówili o brutalnym ucisku komunizmu i wzywali do jego najsurowszego potępienia? The fall of the Berlin Wall is the answer to this question. Upadek muru berlińskiego jest odpowiedzią na to pytanie. And I agree with the judgment of Plinio Corrado Rivera on the missing condemnation of communism. Odnośnie braku potępienia komunizmu zgadzam się z opinią Plinia Corrado Rivera. In the factual evidence points in this sense to Vatican Council to as one of the greatest calamities, if not the greatest in the history of the Church. Jak stwierdził, wymowa faktów wskazuje na Sobór Watykański II jako na jedną z największych klęsk, jeżeli nie największą, w historii Kościoła. I think that the whitest heritage that the Second Vatican Council II left to us is in my opinion, the loss of the militant spirit. Sądzę, że najdonioślejszym dziedzictwem pozostawionym nam przez Sobór Watykański II jest właśnie utrata ducha walki. And I think that the rediscovery of this spirit seems to me to be one of the urgent priorities of the Church of our time. Ponowne odkrycie tego ducha wydaje mi się jednym z najpilniejszych priorytetów Kościoła naszych czasów. My book wants to be also to give voice to those who in during the council fight against the progress minority. I mean the voice of the conservative minority. W mojej książce chciałem właśnie użyczyć głosu konserwatywnej mniejszości, która walczyła z większością. Today these defenders of tradition in the assembly have to be considered as prophets. Dziś ci obrońcy tradycji podczas tego zgromadzenia powinni być uznawani za proroków. Today we need defenders of tradition. Dziś potrzebni nam są obrońcy tradycji. And we need patrons of saints of tradition. And we need the patron saints of the tradition. I potrzebni nam są święci patronowie tradycji. And among these possible patron saints, I would like to quote Saint Teresa of Avila. Pośród tych patronów chciałbym przytoczyć świętą Teresę z Avila. Saint Teresa wrote words that should comfort us in the difficult days of our lives and of our history. Napisała ona słowa, które powinny być dla nas pocieszeniem w naszym życiu właśnie w tych czasach. Perhaps you know his sentence of Santa Teresa. Być może znacie jej powiedzenie. Let nothing trouble you. Niech nic cię nie martwi. Let nothing frighten you. Niech nic cię nie przeraża. Everything passes. Wszystko przemija. God never changes. Bóg się nigdy nie zmienia. These words are, I think, a manifesto of tradition. Sądzę, że jest to manifest tradycji. Tradition is not only the rule of faith of the Church, it is also the foundation of society. Tradycja to nie tylko ta kościelna, to także to, na czym zbudowane jest społeczeństwo. The morality of society is expressed in usages, customs, habits, in a concrete historical tradition that reflects the divine and natural tradition. Wyrażana jest ona w zwyczajach
w historii i w ten sposób objawia się nawet pewien element boskiej tradycji. This tradition is preserved by families, by social elites, by whoever hears its voice re-echoing in his heart. Ta tradycja przechowywana jest przez rodziny, przez elity i przez wszystkich tych, w których sercach mieszka. And so Saint Teresa's expression, God alone never changes, means that only what reflects the natural and divine law is alive and deserves to live in history. A zatem stwierdzenie świętej Tereski, Bóg nigdy się nie zmienia, oznacza, że prawo naturalne i prawo Boże zasługuje na to, by żyło w historii. Yes, and I think that it is good to remember this. I mean, the fact that what is unnatural, not natural, is doomed, is destined to fall and to decay. Sądzę, że dobrze jest o tym pamiętać, że to, co jest nienaturalne, jest skazane na upadek. It is good to remember this at a moment in which Europe is enshrined in law, so-called homosexual marriage, which is radically contrary to the natural and divine order of society. Sądzę, że należy o tym szczególnie pamiętać w dobie, kiedy Europa pogrąża się w prawie na temat tak zwanych związkach homoseksualnych, które są przecież nienaturalne. In this world, whether you are dealing with moral life or physical life, there are things that pass away and things that last. W tym świecie, bez względu, czy mówimy o moralności, czy o pewnej fizyczności świata, są rzeczy, które przemijają i są rzeczy, które pozostają. Tradition is what does not pass away. Tradycja to jest to, co nie przemija. Tradition is that part of the past which lives in the present, which must live in order for our present to have a future. Tradycja to jest ta część przeszłości, która żyje w teraźniejszości i żyje dlatego, by możliwa była przyszłość. And I am convinced that in our future, thanks to God's intervention, there is bound to be a restoration of the Church and of Christian civilization. Jestem przekonany, że w naszej przyszłości dzięki interwencji Bożej możliwe będzie odnowienie Kościoła i cywilizacji chrześcijańskiej. Our presence, our voice, our witness, it is, I think, the proof of this. Thank you. Nasza obecność, nasz głos, sądzę, że są na to dowodem. Dziękuję. Zgodziłbym się z takim stwierdzeniem, że duch walki należy do istoty chrześcijaństwa i właśnie jego brak jest brakiem czegoś istotnego, co oznacza poważne zniekształcenie chrześcijaństwa, bo przecież sam założyciel chrześcijaństwa, Jezus Chrystus, był człowiekiem bardzo walczącym. Właściwie około 40% jego nauczania to są groźby, groźby bardzo poważne, łącznie z potępieniem wiecznym. I znaczna część działalności to jest nieustanny konflikt z faryzeuszami, ludźmi głęboko zakochanymi, głoszącymi idee religijne, ale jednak w pewien sposób skrzywione, też niezgodne z ich życiem.
I jeżeli przecież mamy starać się do wszystkim naśladować Chrystusa, oczywiście jesteśmy zawsze tylko w stanie części się tego podjąć, że mamy różne charyzmaty, ale wydaje się, że walka z faryzeizmem, zakłamaniem na współczesne ideologie są właściwie wielkim faryzeizmem, wielkim zakłamaniem, też w konieczności należy do naśladowania Chrystusa. To nie jest coś, czego my się musimy tłumaczyć, bo świat usiłuje nam wmówić, właśnie żebyśmy byli takimi psztekaliczami, takimi softies, którzy na wszystko się zgadzają, co nam narzucają, tylko właśnie do istoty chrześcijaństwa, do istoty naśladowania Chrystusa należy walka z kłamstwem, z cynizmem, z faryzeizmem każdego czasu. To jedno pytanie, czy pan profesor z tym może się zgodzić, czy jakoś uzupełnić? A drugie pytanie, co można powiedzieć na temat wpływu Dietricha von Hildebranda na ojców soborowych? Bo wydaje się, że Dietrich von Hildebrand jest jakimś szczególnym wzorem dla nas, myślę, że takim świętym prorokiem, który doskonale przewidział wiele rzeczy, między innymi co się stanie z prorokiem liberalnym, co się stanie z Holandią, ale wcześniej też doskonale przewidział, co stanie się z Niemcami pod rządami Hitlera. Właściwie prawie nikt tak jednoznacznie w obozie chrześcijańskim nie potępiał Hitlera jeszcze przed objęciem władzy i mówił, że z tym człowiekiem nie ma żadnej współpracy. Tutaj widać jego wiarę, że jego świętość. Ale podobnie było potem z teologią liberalną, co możemy przeczytać w jego podstawowych książkach, jak Koń trojański w mieście Boga czy Spustoszona Niemca. Shortly speaking, what do you think of the diminishing of the militant spirit in the contemporary church and of the of Dietrich von Hildebrand? Yes, thank you. Thank you for your question. I agree completely with you about the lack of the militant spirit and. And I think that today also there is a Pharisaic spirit, which in a certain sense is more dangerous than the Sadducean. I don't know how Sadducean, because at the when Jesus Christ at the epoch of Jesus Christ there were Pharisees and the Sadducees and. The Sadducei, what I call Sadducei, were the today we can say the rationalist line, the line of the incredulity and the relativist. The Pharisaic spirit was inside the church, and it is today inside the church, also among a conservative milieu. And bardzo dziękuję za to pytanie i niewątpliwie zgadzam się z tym, że brak tej waleczności jest pewnym poważnym brakiem i niewątpliwie naszym wrogiem wciąż jest rodzaj faryzeizmu. Powiedziałbym nawet, że jest on gorszy od tego, co głosili ówcześni Chrystusowi Saduceusze. Sądzę, że nowoczesnym rodzajem faryzeizmu jest rodzaj racjonalizmu, rodzaj niedowiarstwa, tudzież relatywizmu. I tak jak wtedy faryzeizm, można powiedzieć, że był w cudzysłowie obecny w Kościele, tak i dziś można to samo powiedzieć właśnie o tych ideologiach. And the faryzeizm today is that of that part of clergy which says that vis-à-vis to the terrible crisis of our time, we have only to be silent and to pray without acting. And I think that on the contrary, that the example of our Lord was an invitation to follow him in the battle against the enemies of enemies which are the devil, the world, and the
the profound tendencies of ourselves. Jeszcze dalej o współczesnym faryzeizmie. Rolę współczesnych faryzeuszy odgrywa ta część kleru, która twierdzi, że wobec kryzysu jedyne, na co możemy sobie pozwolić, to cisza, modlitwa i bierność. Sądzę, że nasza postawa powinna być przeciwna. Tak jak nauczał nas Pan Jezus, powinniśmy iść za Nim do walki z wrogami wymienionymi przecież w Piśmie Świętym, diabłem, światem i tym, co drzemie w nas samych, z naszymi własnymi tendencjami. And I don't know very well the rule of von Hildebrand during the council. But I know his book, The Trojan Horse in the God's Town, and this is a very interesting and a prophetic book, this book of von Hildebrand. Osobiście nie potrafię rozwinąć tematu, jaką rolę odegrał von Hildebrand na Soborze. Znam natomiast właśnie jego dzieło Koń trojański w mieście Boga. Sądzę, że to jest bardzo interesująca książka. Panie profesorze, mam takie pytanie. Najpierw, czy dla klarowności krytyki Soboru tak totalnie mógłby Pan Profesor powiedzieć coś dobrego o tym Soborze, na przykład wprowadzenie języków narodowych, czy kolegialność wśród biskupów? A drugie pytanie, czy możemy tak surowo oceniać brak krytyki ze strony drugiego Soboru, krytyki komunizmu, kiedy on był tak silny, podczas gdy do dzisiaj nie doczekaliśmy się takiego sądu, jakim był Trybunał w Norymberdze. Do dziś nikt nie ma odwagi, żeby powiedzieć o prawdzie. Litwinienko został bardzo surowo potraktowany za odrobinę krytyki prezydenta ówczesnego Rosji. Kto dzisiaj w świecie ma odwagę, żeby postawić komunizm przed sądem? My Polacy dobrze o tym wiemy, bo mamy doświadczenie katolickie. Yes, it is true. Nobody has the courage today to put communism on the trial, and this is a serious problem. This means that communism is still present, is still strong, not as a political system, but as a culture. It is present in the media, in the universities, in many fields. So I agree with you. But I remember that in these days, in the years of the council, there was someone, for example, only to give an example, who was not Catholic, Solzhenitsyn, who wrote books denouncing the Gulag and the communism, and Catholic intellectual intellectual belonging to the establishment, of course, or cardinal or bishop spoke so hardly, so firmly as, for example, some dissidents of these years did. And why this? Because many progressive Catholic thought and were convinced that the communism
will live for 100 or 150 years. They didn't imagine that in 20 years the communism would have fallen. Zgadzam się całkowicie z stwierdzeniem, że nikt dzisiaj nie ma odwagi potępić w tak zdecydowany sposób komunizmu. Jest to problem poważny, ponieważ komunizm wciąż jest obecny, nie jako ustrój państwowy, ale jako kultura. Jest obecny w mediach, jest obecny na uniwersytetach. Jeśli zaś chodzi o Sobór, jako przykład z tamtego okresu możemy podać pisarza Sołżenicyna, który jednak nie bał się napisać swojego gułagu potępiającego komunizm. Podczas gdy nie znalazł się katolicki intelektualista przynależący do establishmentu, nie znalazł się kardynał czy biskup, który również, podobnie jak Sołżenicyn, w tym samym okresie miałby odwagę tak ostro potępić komunizm. Pozostaje więc pytanie, dlaczego? Rzecz jest w tym, że wielu progresywnych katolików było przekonane, że komunizm przetrwa 100, jeśli nie 150 lat. I stąd wynikała ich postawa. Przepraszam bardzo, ja nigdy bym się nie ośmielił przejąć mikrofonu tylko dlatego, że siedzę bliżej, ale akurat chciałbym ad vocem. Tak. A czy to tylko kwestia braku odwagi? A może po prostu infiltracja w gronie, w kolegium kardynalskim, w Światowym Episkopacie? Yes, in the recent published second volume of this biography of John Paul II, the American author George Weigel published documents from the archives of KGB, the Polish SB, and of the German Stasi, that confirms the fact that the communist governments and the secret service of the East Bloc countries penetrated the Vatican. And he gives this example. Here in Poland, the director of Department 4 of SB, Colonel Stanislaw Moraski, walked with a dozen of collaborators who were experts, theological experts in Mariology. And they worked, the Polish Secret Service worked to prepare a memorandum for the bishops of the council criticizing the maximalist position on the Blessed Virgin Mary of held by Cardinal Wyszyński and other prelates. So there was an intervention on theological issues. Są na to dowody w biografii Jana Pawła II, autorstwa Georga Weigela. Opublikowane są dokumenty pochodzące z archiwów KGB, naszego SB, tudzież Stasi, potwierdzające, że służby komunistyczne, służby Bloku Wschodniego spenetrowały Watykan. Jako przykład możemy podać pracę Departamentu IV, gdzie bodajże pułkownik Morawski, czy generał? Pułkownik Morawski pracował razem z innymi, którzy byli ekspertami od mariologii,
po to, by stworzyć memorandum właśnie na potrzeby Soboru Watykańskiego II, krytykujące maksymalistyczne stanowisko w mariologii prezentowane m.in. przez kardynała Wyszyńskiego. Ja mam krótkie pytania, ale na wstępie uzupełnię może to sobie w kilku słowach to, o czym przed chwilą słyszeliśmy. Można stwierdzić, że w nauce soborowej wydaje się, że trudno nawet mówić zasadniczo o jakimś strachu. Tym bardziej, że wniosek o potępienie pośród tych 480 głosów proszących o potępienie komunizmu pierwszymi byli biskupi z krajów bloku wschodniego, którzy najbardziej cierpieli z tego powodu i którzy mogli najbardziej ucierpieć z powodu potępienia. Wydaje się, że głównym powodem był klucz, jeden z głównych kluczy do, czy punktów odniesienia dla Soboru, którym był ekumenizm za wszelką cenę. I jedną ze stron tych rozmów było prawosławie, a głównie największym kościołem okręgowym prawosławnym był Kościół prawosławny w Rosji. Ponieważ były wieści, był zamiar, wstępny jakiś zarys, przewidywano, że komunizm będzie potępiony, władze radzieckie weszły w kontakt z kierowniczymi czynnikami Soboru, mówiąc, oświadczając, że jeżeli Sobór rzeczywiście będzie trwał w zamiarze potępienia komunizmu, władze radzieckie nie wypuszczą przedstawicieli Kościoła prawosławnego na Sobór. I za cenę odsunięcia tego potępienia sprzedano tę sprawę, aby za wszelką cenę kupić ten ekumen. Teraz są pytania dwa moje. Wiele jest opisów przebiegu Soboru Watykańskiego II i włącznie z tym bardzo szczególnym, który napisał ojciec Ralph Wildgen, werbista. Z pewnością książka pana profesora jest nowa i na pewno o wiele pełniejszym wykładem. Ja znam jej treść tylko ramowo w streszczeniu z różnych czasopism, bo nie miałem dostępu do niej. Chciałbym zapytać, co według pana profesora jest tym nowym wkładem, tym głównym składnikiem nowym, który pozwala ujrzeć jakiś nowy wymiar, nową warstwę Soboru, która do tej pory była w ukryciu, może włącznie z tym podziemiem Soboru, z tym underground, gdzie tam pracowano bardzo usilnie. Więc może pan profesor na coś takiego wskazał łaskawie? To jedno pytanie. Drugie pytanie moje. Czy pan profesor nie uważa, że to określenie Benedykta XVI, który spotkał się przed odejściem z duchowieństwem rzymskim, gdzie powiedział,
że ten Sobór był jakimś zjawiskiem medialnym, czy nie było w pewnej mierze określeniem dyplomatycznym. Może pan... Tak, ja teraz. Moje pytanie wynika stąd, że papież poniekąd musiał jakoś ukazać Sobór od tej lepszej strony, ponieważ sam brał w nich udział i co nie bez znaczenia, przez dużą część tego Soboru należał dość ściśle do tego stronnictwa sprzymierzenia nadreńskiego. I krok w krok szedł za Ranerem. Dopiero w pewnym punkcie zdał sobie sprawę, że Raner, już nie mówiąc o Schilebeksie czy o Kingu, idą za daleko, że już tracą panowanie nad kierownicą i wtedy odstąpił od tej twardej linii nadreńskiej. Okres 28 lat, kiedy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary i później 8 lat papieżem, czy w tym czasie nie można było jakoś naprostować tegoż obrazu wykrzywionego przez mnie? Yes, and for the first question of what is new in my book, I think that my book is not necessarily new for everyone. Perhaps it could be not new for you or for other people, but it is certainly new in the sense that it is different from what we call the Vulgata. I mean the general idea about the Council, about all the idea supported by the Bologna's school, because until today the only serious history of the serious but ideological oriented in a progressive sense history of the Council was the history of Council of the Giuseppe Alberico and the Scuola di Bologna. So this is a first point. Odnośnie pierwszego pytania, nie sądzę, czy dla wszystkich Państwa moja książka będzie stanowiła pewną nowość. Jest natomiast odmienna od panującej w cudzysłowie wulgaty na temat Soboru Watykańskiego II. Wiemy, że jedną poważną szkołą na temat Soboru jest szkoła bolońska, szczególnie w osobie Giuseppe Alberigo. I jakąś nowością jest to, że ja nie prezentuję stanowiska szkoły bolońskiej. For example, the Vulgata or the current interpretation of the Council presents the Vatican II
as the conflict between a majority, a progressive majority illuminated by the Holy Spirit, and a conservative minority which was defeated. I try to show that in reality the Council was a hard struggle between two minorities, a conservative and a progressive minorities. Between the two minorities there was a big center, and the conquest of this center was the problem of the two minorities. But this is a point very, very, very important, the fact that in reality there were two minorities, because history is always done, made by minorities. So it doesn't exist a majority which makes history. Więc owa wulgata na temat Soboru Watykańskiego II utrzymuje, że Sobór był wydarzeniem, na którym, podczas którego miał miejsce konflikt między progresywną większością, która miała czerpać z Ducha Świętego, a konserwatywną mniejszością. W moim przekonaniu, w moim ujęciu, Sobór owszem jest walką, ostrą walką, ale dwóch mniejszości. Idzie zatem o podbój centrum, które zdecyduje o tym, jaki będzie ostateczny kształt. Sądzę bowiem, że historia jest czyniona właśnie rękami mniejszości, nie poprzez żadne większości. And and it was known the fact that in the French town of Metz in August 1962 there was a meeting and a secret agreement has been reached between Cardinal Tisserand, representative representing the Vatican, and the Orthodox Archbishop of Yaroslav Nikodim, the same was an agent of KGB, and according to this agreement, the Pope guaranteed that the Council would refrain from condemning communism, and the Kremlin would have sent observatories to Rome. But what is new, it is, for my part, that in the Vatican's secret archives I found a handwritten note by Paul VI that confirms the existence of this agreement. This is something, for example, new in my book. Jeśli mówimy o nowościach, wiecie pewnie Państwo o pewnym historycznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Metz w roku 1962, o spotkaniu, o pewnym porozumieniu między kardynałem Tisserantem, który reprezentował Watykan, a biskupem prawosławnym Nikodemem, który okazał się być agentem KGB. Podczas tego spotkania umówiono się, że w zamian za brak potępienia komunizmu na soborze, na tymże soborze pojawią się obserwatorzy prawosławni. Nowością zaś, jaką tutaj dodaję, jest to, że udało mi się znaleźć w tajnych archiwach watykańskich osobistą notę Pawła VI, potwierdzającą, że takie spotkanie rzeczywiście miało miejsce. And for the last question, I think that the speech of Benedict XVI I have quoted, the last speech of him, a speech which was both a manifesto and a retrospective of his life, was coherent with
with his participation to the council. Co do pytania wcześniejszego, owo przemówienie Benedykta XVI, cytowane tutaj wcześniej, które stanowiło rodzaj manifestu, retrospekcji własnego życia, sądzę, że było ono koherentne z postawą, jaką prezentował właśnie podczas Soboru Watykańskiego II. In this speech, Benedict XVI seems to say the council which was realized, it was not the council we wanted. It was a different council because the application, the implementation of the council at in the last 30, 40 years were imposed by the media, and it was not the mind of the fathers. It seems to say this. Benedykt XVI zdaje się w tym przemówieniu nam mówić, że ten sobór, który został zrealizowany, nie jest soborem ojców. Innymi słowy, że został zrealizowany ów twór nazwany przez niego soborem medialnym, nie zaś ten, który rzeczywiście miał miejsce. But what I say is that it is very difficult to have a distinction between the document and the spirit, the council, the real council, and the mediatic council. As an historian, I try to define the very essence of the council. If I were not an historian, but if I were a theologian, it would be different, because what characterizes the theologian, it is to distinguish, it is to articulate his thinking. But this historian has to look for the unifying moment, for the two essence, and so what I do in my book is this. Bardzo trudno jest rozróżnić jednak między dokumentami soboru a jego duchem, podobnie jak trudno jest rozróżnić między tym soborem, który się odbył, a tym, który został stworzony przez media. Jednakże, jako historyk staram się pisać o esencji soboru. Gdybym był teologiem, zajmowałbym się rozróżnianiem, wchodziłbym w szczegóły. Jako historyk staram się wszystko unifikować, staram się ukazać esencję, istotę soboru. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, ale mam czas na tylko jedno króciutkie pytanko, ponieważ czas tak się rozgląda, czy nie ma jakiejś pani, bardzo chętnie jak do mikrofon pani, o konserwatystach się często mówi, że są antyfeministami albo wręcz mizoginami. To nieprawda. Tak, to. Także proszę o panu o wybaczenie. Hipotezy dotyczące działań masońskich, iluminatów i innych w dobie soboru mają jakieś podstawy potwierdzenia naukowego, bo wydają się bardzo logiczne. I czy dosyć nagła śmierć Pawła VI, Jana Pawła I bardzo nagła i nawet Jana XXIII, bo nie spodziewano się tak szybko i śmierci, a później zamach na Pawła VI, czy to nie były jakieś siły, w które wmieszana była masonia pomieszana z komunizmem, i czy można do tego podchodzić poważnie, czy to należy to wątpić? Bardzo dziękuję.
the Father Death of Paul VI, John Paul I, even John Paul III. So in the end, is there any scientific proof to say that there was such a person, say, in the report in the documents? There is no scientific proof of a direct action of Freemasonry on, for example, on the death of some books or other things. But what it is certain, it is that Freemasonry agreed with some conclusion or some issue, some points of the Council of Vatican II. So what I think it is that it is not so important to demonstrate the presence of for example, of prelates, Freemasons. It is possible that they were or not, but what is more interesting it is to see, to verify if their speech, their way of thinking is pro-Masonic or not. And in this sense, we can say that there was a cultural influence, a strong cultural influence of Freemasonry. Nie ma dowodów naukowych na wpływ masonerii, czy też iluminatów na pracę Soboru, czy też na nagłą śmierć tego czy innego papieża. To, co jednak uważam za interesujące, to nie tyle koncentrowanie się. Nie chodzi tu o to, żeby starać się udowodnić, czy na Soborze był obecny wolnomularz, czy też nie, w postaci na przykład jakiegoś duchownego. To, co jest ważniejsze, to wskazać, czy konkluzje soborowe są zbieżne z myśleniem wolnomularskim. Jest natomiast owszem faktem, że niektóre z konkluzji Soboru Watykańskiego II zostały zaakceptowane przez wolnomularstwo. Szanowni Państwo, w imieniu Państwa najpierw pozwolę sobie podziękować Panu Profesorowi za wszystko, co nam dzisiaj powiedział. Thank you very much for everything you told us today. A w intencji, w imieniu organizatorów tego spotkania, czyli Instytutu imienia Księdza Piotra Skargi oraz magazynu Polonia Christiana, w intencji Centrum Kultury i Tradycji Wiedzy 1863, wydawcy tej książki, serdecznie dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. I proszę Państwa, to jeszcze nie koniec. Zapraszam Państwa do Pana Profesora, szczególnie tych, którzy nabyli książkę. Pan Profesor chętnie złoży autograf na egzemplarzu. Będzie może jeszcze okazja zamienić dwa słowa. A poza tym bardzo Państwa chciałbym zachęcić do zakupu, zapoznania się z najnowszymi numerami magazynu Polonia Christiana. Jakże bardzo na czasie, czy też mówiąc tradycyjnym językiem Kościoła, in tempora opportuno, oczywiście Sobór i grom z jasnego nieba, jak to powiedział kardynał Solano, proszę Państwa, niezwykle interesujące materiały, niezwykle interesujące teksty, między innymi autorstwa pana profesora Roberto De Mattei. Panie profesorze, jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję Państwu.